Był taki kraj, gdzie wszystko było inaczej niż było, inaczej się myślało, inaczej mówiło. Co innego myśleli ludzie w owym kraju, co innego robili, czy to w sierpniu, czy w maju, śmiali się. Niemal zawsze, gdy się płakać chciało, i płakali serdecznie, kiedy nie wypadało. Mówili, że kochają, nie kochając wcale, twierdzili, że budują, rujnując wytrwale i tak trwali w złym kłamstwie. Jakby się zmówili, niby byli odważni, a w oczy nie patrzyli. Aż raz jeden poeta bardzo wszystkich zaskoczył, bo napisał piosenkę o tym, po co są oczy. Kilka zwrotek poświęcił autor w owej piosence kwestii wielkiej i ważnej, po co ludziom są ręce. Potem też było mądrze, czyli innymi słowy opowiedział dokładnie, po co ludziom są głowy. Dziwnym trafem piosenka ta przebojem się stała. W radiu ją nadawali, telewizja puszczała, ludzie najpierw ostrożnie, potem coraz odważniej rozglądali się w koło, spoglądali uważnie, spozierali na siebie i kiwali głowami. Aż król wezwał poetę. Napoił go, nakarmił. Widzę, że macie talent. Pewnie pomnik mieć chcecie. Oczy się zaświeciły tu naszemu poecie, a król dalej, że widzę, że rozumie, że pragnę, że może za granicę, bo tam jest bardzo ładnie inne piękne tradycje i modniejsze poglądy i pojechał poeta i już nie był za mądry a król kazał zapomnieć ludziom o tej piosence a poeta z tęsknoty umarł gdzieś tam na serce i lud wtedy zapłakał po raz pierwszy tak szczerze, że się wszystko zmieniło. Wierzycie? Ja nie wierzę, bo kto komu dziś wierzy, tym bardziej poecie, a jednak. W każdej bajce jakąś prawdę znajdziecie, ale nigdy do końca, ale nigdy dokładnie, bo król zawsze nagrodę dla poety wynajdzie, a lud chociaż przeczyta, co napisał poeta, powie przecież to bajka i nos utkwi w gazetach. Chwalmy prze to kochani, od dzisiaj po wsze czasy nie ulotność poezji, ale potęgę prasy nie bujajmy w obłokach, a stąpajmy po ziemi, bo będzie tak, jak być ma, póki my żyjemy. Kiedy usłyszałem mowę Bronisława Wildsteina na uroczystości wręczenia nagrody człowieka roku, Piotrowi Glińskiemu, ministrowi kultury i sztuki i dziedzictwa narodowego. Pomyślałem sobie, że ten mój stary wiersz, bo z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zechciałbym dedykować właśnie Bronisławowi Wilcztajnowi, który powiedział, że żyjemy jakby w świecie na opak. Dziękuję za tę mowę panu, panie Bronisławie, proszę przyjąć tę dedykację i ten wiersz, chciałbym go panu ofiarować. Dziękuję bardzo.